Świat według Ludwiczka. Daję. Partiatik! Live! Yeah, boy! Tak, jak widzicie, szykuję się na festyn. Odkąd pamiętam, nie opuściłem ani jednego festynu stanowego. Cały rok oszczędzałem pieniądze na ten jeden dzień. A kiedy się tam znaleźliśmy, mama zaganiała nas do jej ulubionego stoiska za 5 centów 100 litrów mleka. Mleko jest bardzo dobre na kości. Dobrze, nie? Oczywiście, dzieciaki chcą iść na karuzelę, zagrać w coś, a nie pić mleko. Dobra głośność? I chcą wygrać tę jedną nagrodę, tego dużego wypchanego zwierzaka. Tak wielkiego, że trudno go było nieść. Próbowało się wszystkiego. Niszczenia balonów za pomocą żółtek, groźnie. Ja i tak nie będę za bardzo mówił podczas grania, to wezmę głośno, nie? Do kosza. Tak, żeby nie wyskoczyła z powrotem. Oczywiście wydawało się wszystkie pieniądze i odchodziło się z czymś, co robiło. I przestawało działać, kiedy się doszło do domu. Zacina czy nie? Niezapomniany festyn. Przygotowałam dla was coś jeszcze. Jestem zapchany, już nie mogę. Ach, spróbujcie tego, chłopcy, to moje ostatnie dzieło. Ohyda, śmierdzi jak skarpetki taty. O, Ludi, to, że śmiesznie pachnie, nie oznacza wcale, że nie jest pyszne. No, śmiesznie. Potrawka z tuńczyka. To, że śmiesznie. O, co to za niespodzianka? Sardynki. O. Ale oddają sardynki. Brzmi nieźle. Dlaczego nie zgłosisz swojego makaronu z serem? Robisz go prawie codziennie, uwielbiam to i w ogóle nie zrozum mnie źle, jestem pies na ser. Dzięki ci, Andy, ale wiesz, że zmiany zawsze wychodzą na dobre. Ta zmiana... Czekaj. Nie ma nic wspólnego z tym, że Johnny Love będzie wręczał błękitną wstążkę jako pierwszą nagrodę, co? O, może Johnny Love jest moim ulubionym piosenkarzem? O, Andy... Przestań. No, Ludwiczku, puść już maminą spódnicę i chodź zająć się męską pracą. To znaczy twoją pracą. Słyszałem to. Bierz się za woskowanie. Ale tato... Przestań narzekać. W czasie wojny nie mieliśmy ładnych pojemników z woskiem do czołgów. Od tatera. Musieliśmy używać wosku z uszu. W tej rodzinie wosku w uszach nigdy nie brakowało. To jest scena, której potrzebowaliśmy. Synu, spójrz na to. John Doe XR 2350. Tak, ja wiem o nim wszystko. No dalej, spytaj mnie o coś. Co to? Ta zabaweczka ma 360 koni, 12 zaworów, 6-cylindrowy silnik, który... Ekran z kolejką pod Eneba? Szybciej niż tornado kanza. W sumie tak, no coś, no już. Dobra, ile? Ale luj w te kolejki i tak zatnie. Specjalny przycisk. Natychmiastowy zapłon. Raz wciśniesz ten guzik, silnik zapala i jesteś gotów do akcji. Daj szybciej, szybciej, Ludwiczku. A ile to waży? Dobrze, że pytasz. Ten model waży, no, bardzo dużo. Skąd mam wiedzieć? Może się położysz, ja po tobie przejadę. Wtedy będziesz wiedział. Andy. Tak, tylko żartowałem. Dobry Synu, kontakt z ojcem. Mam dla ciebie. Też taki mam. Skoro jesteś rok starszy. O, chyba niestety ja po nim przejechałem. I już twoja nie mam. Mama będzie zajęta gotowaniem, a ja przy stoisku z traktorami. Niespodzianka jest taka, że będziesz chodził po festynie bez opieki osoby dorosłej. I jeszcze ale dam oro. Ci 10 biletów na te wszystkie karuzele. To prawie tuzin. Chyba w tym roku. Co ty mówisz, Dariusz? To będziesz w końcu oddech smoka. On się boi oddechu smoka! On się boi oddechu smoka! Ludi, nie musisz jechać na tym starym, ohydnym oddechu smoka. W końcu jak można zapomnieć o tym okropnym wypadku w Kenosha? To tylko plotki! Nikt tego nie widział! Jeden z wagoników urwał się z zawiasów, wylądował na pastwisku w sąsiednim hrabstwie i tak przestraszył krowy, że ich mleko się zsiadło. Aj do licha, chłopcze! Nie słuchaj tej propagandy! Nie boję się oddechu smoka, tato. Mogę nim jechać, kiedy zechcę. To krew Andersonów! Ale ja nie chcę! Czy ktoś może ale mi tu krew pomóc? Oddaję. Proszę, Ludi! A? Czas ruszać w drogę, Andy. Właśnie zmieniłam mięso, ale boję się o truskawki.
Jeśli pomożesz mi skorzystać z WC, to możemy się razem pobawić. Odczep się, mamo. Może zostawimy go w aucie. To twój brat, Ludi. Uchylimy okna. O! Jestem uczulony na popcorn, ale go lubię, więc spróbuj trzymać mnie od niego z daleka, dobra? No dalej, spróbuj mnie dogonić. Pan McDonald's farmę miał. Ija, ija, o rany, ale karuzela. Pan McDonald farmę miał, tak, ale zabrał mu ją rząd. Ija, ija, o. Uczestników kulinarnego konkursu festynu stanowego. Pamiętajcie, że... Szybko, chłopcy, gulasz zaraz się rozpuści. No niestety, komornik wjechał. Patrzcie, chłopcy, to Sanitas. Rządzi działem deserów. Chyba zabłądziła. Hej, Sally! Ora Anderson, jak dobrze cię widzieć. Znów założyłaś tę sukienkę. To jest moja ulubiona. Och, Oro, czy naprawdę musisz wiązać swoje dzieci jak zwierzątka? Pierwszy raz będą radzić sobie same. Nie, kochanie, to chyba nie jest konieczne. Uwierz mi, dzieci, które tak wyglądają, wyróżniają się z tłumu. Hej! Przepraszam, Sally, ale to jest teren potrawek. Konkurs deserów jest w tamtych kuchniach. Och, skończyłam z deserami, znudziły mnie. Teraz skupiam się na potrawkach. Cóż, będziemy teraz rywalizować. Przygotuj się na przegraną, skarbie. Niech się pani nie martwi. Ale zawsze jesteśmy gotowi. Nie co? Jestem zwierzątkiem. Pomyślałem, że może chciałbyś przywiązać do mnie do traktora i użyć go jako reklamy. Tak, jasne. Kup nowy XR2350. Potrafi utrzymać dzieciaka. Macie tu bilety, wynoście się. Zaczyna się konkurs strzyżenia owiec. Bzu, bzu. Nie, synu. Nie w tym roku. Muszę utrzymać ten Ford. Nie widzisz, że mam klientów? Spływaj. On handluje tym traktorem? Nigdy nie widziałem, żeby staruszek był tak oddany sprawie. Mój tata, człowiek firmy. Hej, kolego, za jaki to konkurs? Pierwsze miejsce w konkursie strzyżenia owiec. Kiedyś ostrzygłem batalion rekrutów w 2 minuty. Mogłem wygrać ten konkurs. Ta nagroda powinna być moja. Ile ciągnie ten traktor? Dużo, mogę ci tyle powiedzieć. Aha. Przepraszam. Nazywam się Dexter Cahill III i chcę dokonać zakupu. Pieniądze nie grają roli. Chcę najlepszy. Potrzebuję czegoś prostego w obsłudze, bo powiedzmy, że Dexter IV nigdy nie będzie szkolnym prymusem. Rozumiem, o czym pan mówi. Masz szczęście, przyjacielu, bo ten traktor łatwo obsłużyć. Nie mogę, no. Przycisnąć ten zielony guzik. Jeden guzik? Tak, i uwalnia się od razu 360 koni mechanicznych. A to już coś. Zaraz, zaraz, partnerze. Muszę się przejść i obejrzeć inne traktory. Mówi się, że dzieci się nie boją. Janusz. Nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Hej, Ludwiczku, chodźmy na ten. Jesteś za mały. Musimy iść na karuzelę dla dzieci. Nie jestem dzieckiem! Do nogi, mały. Hej, hej! Załoga na pokład! Nie pchać się, nie pchać, albo będziecie siedzieć na gołych deskach. Hej, to musi być fajne. Tak, jasne. Hej, czy ty nie jesteś za duży, żeby jechać na szalonej fali? Muszę się tu bawić ze względu na mojego brata. To jeszcze dziecko. Nie jestem dzieckiem! Chcę się bawić na dużych karuzelach. Patrzcie na Ludwiczka. Jeździ ze swoim braciszkiem. Chyba są streamerzy, którym płaci Amazon. Ale nie wiem. Byłem na oddechu smoka 10 razy. Wiesz, co to znaczy? Ale nie wiem, czy w Polsce w ogóle. I zobaczymy, co dzisiaj jadłeś. Nie, to mój rekord. Jechałeś już, Ludwiczku? Jadłem przed chwilą słodycze, więc muszę trochę poczekać. To nieprawda! Ludwiczek boi się oddechu smoka! On się boi 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 oddechu smoka! Nawet brat mu ciśnie na czelkach? To najczysta maszyna. Ten model Sadbia. Ma nawet radio. Lubię country! Oczywiście. Proszę wejść i obejrzeć błękitnego woła. Jeśli był wystarczająco mocny dla Johna Wayne'a, to będzie mocny i dla pana. Czy do smyczy dołączony jest kaganiec? Przestań, małpko, wstyd mi za ciebie. Ludwiczku, chodź przejedź się ze mną, Ludwiczku. Zastanówmy się, czy małpka na smyczy, czy ładna dziewczyna. Prosty wybór. Wszystko po
powiem. Nikt nie mówił, że nie mogę cię przywiązać do słupa. Masz kłopoty. Uwielbiam ten mikser, to dzieło sztuki. Nigdy mnie jeszcze nie zawiódł. Mikser? Oro, chciałam ci przedstawić moją przyjaciółkę elektryczność. O, ja do dupy, za szybko się zjara. Lepiej łyżką mieszać. Zauważyłam. Musisz mi dać przepis na ten makaron. Jak to będzie? Dwie filiżanki makaronu, zero wody, gotować na dużym gazie. Nie pilnować aż do przyjazdu straży pożarnej. Ojej, do licha. A niech to, co ja zrobiłam. Do następnej potrawy nie odgryziesz chyba głowy kurczakowi, prawda? Ależ skąd? Nie tutaj. Pójdę na tyły. Ja pierdzielę. Ej, Anderson, wygrałem konkurs na przywoływanie świni. Hej, gaz! To działa! Patrz, idzie twoja żona! Ja! Co jest? Ja pierdzielę! Te bajki kiedyś oddawały. Nie wiem, Ludwiczku, kto chciałby jechać w tym głupim tunelu miłości? A ty? Nie no, kiedyś bajki oddawały, co widzowie? To będzie coś wprost wyśmienitego, a ty? O, jeszcze się nie zdecydowałam. Przygotowuję się, wiesz, kroję, podgrzewam piecyk. Ubijasz masło. Co się szmato czepiasz? Zaraz ciebie ubiję. Ciągniesz to dla tatusia? Nie, to moje. Wygrałam konkurs jedzenia ciast. Zjadłam 9 porcji. 9 to przekąska. Dlaczego nie wrócisz i nie weźmiesz ze sobą apetytu? Zgłaszajcie się do konkursu łapania świń. Ten ciśnie dzieci. Ale nie, pierwsza nagroda to kompletnie wyposażona łódź na okonie. Koniec, zmywam się stąd. Ta śliska naciora będzie moja. Pośpiesz się, Ludwiczku, są jeszcze miejsca. Musisz sięgać dotąd, żeby jechać. Zasady to zasady, Jenny. Jedź sama. O, nie przejmuj się, wpuszczę cię. Ludwiczku, dokąd idziesz? Powiedziałem, że cię wpuszczę. Nie, nie chcę, żeby miał pan kłopoty. Wyjście dla tchórzy. Wyjście dla tchórzy. Ja pierdzielę. Tomi, małpko! Skąd ja wezmę 5 biletów? Tak! Proszę! Tomi! Tomi! Tomi, Monka! Monka, policja! Mały? Tak, chyba zgubiłem braciszka. Widział pan dzieciaka skaczącego jak małpka? Dzisiaj widziałem z milion dzieciaków. Odśwież moją pamięć, co ten mały miał na sobie. To. Wracam za 10 minut? Wygląda na to, synu, że kupię błękitnego woła. Pogotujmy. Ja pierdzielę Rambo. Tak, mały, zgubiłem już wiele rzeczy. A zgubiłeś brata? Nie, ale rozumiem twój ból. Obsadzałem kiedyś duże karuzele. Takie jak oddech smoka? Dokładnie te. Odwróciłem się na chwilę, nie zauważyłem luźnej śruby. I co? Wagonik się urwał i wylądował w Kenosha. Słyszałem o krowach. A teraz obsadzasz karuzelę dla dzieci? Tak. A dla kogo jest tamta? Hej, Puk, jakiś dzieciak nie chce zejść z oddechu smoka! Jak wygląda? A pomarańczowe szelki! To on! Chodźmy po niego, Puk! Ty go zgubiłeś, ty po niego idź. Zarób na bilet na dużą karuzelę. Ale to oddech smoka. To w tamtą stronę. Giga Chad. Ludzie, nie przegapcie tego, to nasz ostatni zawodnik. Ma nadzieję pobić 3. Error. Alert.
Error wyskoczył. Czyli tylko OK kliknąć i zostawić. Kliknąłem OK, nic nie klikać. Dobra, to wrócimy po ranie i zobaczymy, czy się wyświetli kolejka. Chętnie cię pobiję. I twój rekord. Czy będzie na ety New World? Chyba z wczoraj wstawię, a więcej nie wiem. Może tam, zależy, czy będą chcieli widzowie. Ja nie jadę, przeszedłem tylko po brata. Zaraz pobiję rekord Glenglena. To będzie mój 12 raz. Wysiadaj. Nie jesteś moim szefem. Dalej, chłopcze, przejedź się. Tak? Co gorszego może się stać od tego, że przelecisz się do sąsiedniego hrabstwa i wystraszysz parę dróg? Nie musisz jechać na tym oddechu smoka. Możesz zostać ze mną na zawsze. Nauczę cię robić dżem. Ludwiczku, nauczę cię robić dżem. I co teraz, mój Ludwiczku? Fajnie. No dobra, oddechu smoka. Zobaczymy, co tam masz. Nie ty. Smok. Ale oro. Rzeczywiście, wróciło do kolejki. 9, 8, 7. O! Proszę, powiedzcie mi, że Efi to nazwa Łodzi. Wygrał świnkę. Ja pierdzielę, co? Takich zniszczeń. Biorę go. Juhu. Co za styl sprzedaży. Ja-ha. Świetnie, świetnie. Ale oro robi stary. Ile tego zostało? Tam mają dla ciebie koktajle z pizzy. Skakujcie, chłopcy, mamy jeszcze gotowanko do zaliczenia. Tato, skąd masz te świnie? Chłopcy, poznajcie Efi. Efi! Jak ty się ubrałaś? Do gotowania czy do walki, słonko? Och, jestem taka do tego młoda. I tego. Dałam się w to wszystko wciągnąć. To nie była zabawa. No, posłuchaj mnie teraz, żołnierzu. To jest twoje ulubione zajęcie i twój ulubiony dzień. Nie pozwól panience krótkie majtki tego popsuć. To rozkaz. Masz się dobrze bawić. Gotowania, proszę. Muszę iść. Skończyłam. Czuję zwycięzcę. Patrzcie, to Johnny Luck, porany. Kogo my tu mamy? Witaj, oro. O, miło mi. To chyba gach matki. To makaron i nasz stanowy ser. Z małą niespodzianką. Ach, co to za niespodzianka, kochana? Kawałki szynki. Zalitap. Ja pierdzielę. Może troszeczkę sorbetu dla pana? Nie, dziękuję. Daj mi tylko jedną łyżkę słodziutka. To angielskie połączenie. Souffle, quatre fromage. To naprawdę pyszne i warte nagrody. Ale nie pierwszej. Błękitną wstążkę otrzymuje ta potrawa. Wygrałaś! Dziękuję. Kawałki szynki? Co takiego jest w szynce? To ja powinnam wygrać jej mój ser. Ten makaron z niespodzianką, pyszną szynką i... Van Helsing jej śpiewa, pokczam. 102, rąba mistrzem dziś rok.
Ale ma koronę. Ora. Festyny stanowe przychodziły i odchodziły. Ale śmieć. Wracaliśmy tego wieczora, samochód wypełniały triumf i duma. I mała świnka Efi. Brakowało nam miejsca. Wersja polska Masterfilm, reżyseria Ewa Ma... Piękna sprawa. Świat według Ludwiczka. 900 miejsce. O! To już chyba wszyscy. Listy z podziękowaniem. Powinno się podziękować ludziom za dobre uczynki. Spoko, Dariusz, naprawdę? Tak robił, chociaż sam o tym nie wiedział. Ciągle marudził i narzekał na wszystko. Ze wszystkiego robił wielką sprawę, nawet ze zwykłych zakupów. No i dobrze. Brał duży wózek i zaczynało się. Uważaj, możesz się odsunąć, ej! No, spróbuj mnie wyprzedzić. I tym sposobem zaganiał ludzi do mrożonek. A sam przy innych pustych stoiskach kupował mnóstwo produktów. I to wcale nie dla nas. Długo nie mogłem się w tym połapać. Aż kiedyś zobaczyłem, że dużą część tych zakupów zostawia u naszego sąsiada, który w tym czasie nie miał pracy. Piękne, widzowie. Taki był tata. Gladge. Nauczył mnie wyrozumiałości, że trzeba pomagać i że wtedy jest fajnie. Mój staruszek był całkiem w porządku. O, nie powiedziałem mu tego. Nie mówi się ojcu, ej, tato, jesteś równy. Teraz żałuję. Mokry sąsiad w moim łóżku. Zima ciągnęła się. Idźcie do taty, powiedz tak. Ludzie, stary, jesteś równy dosyć. Gość. I w ogóle dosyć wszystkiego. Będzie mu miło. Chyba, że nie jest równy. Tego skróć. Jak jeszcze raz usłyszę kolędę, to odwalę kitę. Wiosna jednak przyszła. Przyroda budziła się do życia, a w naszych sercach rozpalały się na nowo przytłumione zimową nudą zarzewia wojen domowo-sąsiedzkich. Kurczę, ludzie to kanalie. Wojnę sąsiedzką te bajki kiedyś. Wszystko. Gazeta doręczona nie tam, gdzie trzeba, zepsuta kosiarka do trawy, nie mówiąc już o pojawieniu się nowych sąsiadów. Jensenowie wprowadzili się do domu obok któregoś czwartku, a w niedzielę mama wydała ogrodowe przyjęcie powitalne. Wszyscy sąsiedzi uzbrojeni w sałatkę z tuńczykiem, ogórki i zakalcowate ciasto deptali nasz trawnik. Takie składkowe przyjęcia były pasją mojej mamy. Mamo! Mogę już przestać? Obieraj dalej, Tommy. Słodkich ziemniaków nigdy nie za wiele. Mama jak ukryta kamera rejestrowała poczynania sąsiadów. Popatrz, to Powellowie. Bardzo bogaci. Mając tyle pieniędzy, mogliby przynieść coś więcej niż galaretkę z papierka, ale nie szkodzi. Ale brudy. Pytają, co mają przynieść. Są naprawdę biedni, bez grosza, ale uczciwi. Och nie, nie muszą niczego przynosić. Niech szybciutko przychodzą. O, są Berkerowie. Mieszkają z babcią staruszką. Tydzień ona wszystko wie. Ja ale oro. Życie małego ora. Scotta Jensena. No dobra. Z tego miejsca najlepiej podgląda się Andersonów. Tymczasem tata okazywał nowemu sąsiadowi swoją niepowtarzalną gościnność. A więc powiadasz, Jensen, że jesteś ptakologiem, tak? Łapiesz ptaki i rozkładasz je na czynniki pierwsze. Otóż nie, jestem patologiem, badam przyczyny zgonu. He, obracasz sztywniaków, co? Otóż do pewnego stopnia masz rację. Możesz popilnować mięsa? Chętnie. Hej, chyba nie przyszedłeś prosto z pracy. Nie. Ja pierdzielę. Nie chcę tu mieć żadnych patologicznych hamburgerów. Co tu się dzieje? Ponczusiu, ileś ty tego napiekła? Policzę, 3 miski są na stole, jedna w piecyku. A reszta w garażu. Nie zjesz nawet jednego, misiu? Ten nowy garażu jest stupnięty. Andy, to nasz sąsiad. Ale zajmuje się truposzami. Każdy ma jakieś hobby. A do tego wegetarianin. O, to pewnie lubi słodkie ziemniaczki. Każdy ma jakieś hobby. Jesteś wegetarianinem, który zajmuje się truposzami. Proszę. Dzięki. Co się w dupę dzieje? Wizji Boba Hope'a? Nie lubię go. Co? Otóż mnie on wcale nie śmieszy. Nie. I tak rozpętała się wielka wojna sąsiedzka. Widziałem kiedyś, jak Bob Hope występował w obozie dla niemieckich jeńców wojennych. Wyszli ze śmiechu, chociaż Niemcy. Pana patologa to nie śmieszy. A kto Jezus Maria! Szkoda gadać.
Otóż ja wolę inny typ. Widz random Bruce'a pewnie. On lubi Miltona Berla. Ten gość chodzi w kiecce. Dlatego jest śmieszny. Ojej. Ja się chyba zastrzelę. Mój nowy sąsiad lubi Berla. Bo nie opowiada starych kawałów jak subrandoma. Bob Hope opowiada kawały dobre, najlepsze amerykańskie kawały. Ale jeśli ty wolisz pajaca, który mizdrzy się jak Lafirynda, to możesz zabierać te swoje... Tato, możemy dostać stek? Jaki wolisz, zwęglony czy spalony? Świetny pomysł. Wszyscy chętnie coś przekąsimy. Ej, panie sąsiedzie, dlaczego twój pies ryje dziurę w moim trawniku? Bo czuję, że tam jest zakopana kość. W moim ogrodzie? Nie zamierzałem poruszać tego tematu, ale ten kawałek trawnika należy już do... Ojojoj. Co ty wygadujesz? Kto kosi ten trawnik? Kto grabi liście? Kto sprząta po twoim psie, e? Zawsze ja. Pyta cię kto? Kupując dom, wiedziałem, co kupuję. Otóż moja działka, sąsiedzie, sięga właśnie do tego drzewa. Andy, może będzie lepiej, jak odpuścisz? Ja wiem, co jest lepsze, mamuniu. Słuchaj no ty, złodzieju ziemi. Masz do czynienia z wielokrotnie odznaczonym bohaterem wojennym. Jak tu grać w tą grę? Podczas bojowych musiałeś stracić słuch, więc powtarzam głośniej. Ta ziemia to jest moja ziemia. Ta ziemia jest moja, a tamta ziemia jest twoja. Możesz sobie gadać Jensen ile chcesz, mało mnie to wzrusza. Jesteś beznadziejny, Anderson, beznadziejny, beznadziejny. Padało coraz mocniej. W miarę jak przybywało wody, rosły wojownicze nastroje. Hej, Ludi! Zapomnij o nim, to twój wróg. To skąd? Popatrz no, ten dureń Jensen przesuwa swój dom coraz bliżej naszego. Trzeba mieć na niego oko. No jasne, tato. Założę się, że wstaje w środku nocy, dokopuje się do fundamentów i przepycha dom kawałek w naszą stronę. Do świąt będziemy mieszkać w bliźniaku. Chyba masz rację, Ludwiczku. Dokąd jedziesz, tato? Po narzędzia. Najwyższy czas, synu, rozpocząć działania obronne. Ale oro. Nie ma nic gorszego niż iść do budy w deszczowy dzień. Tata był tak zajęty stawianiem wielkiego chińskiego muru wokół naszej posiadłości, że nawet nie zauważał deszczu. Co robisz? Chronię, synu, naszą ojcowiznę przed wrogiem. W myśl dewizy Ameryka dla prawdziwych Amerykanów. A ten jak mu tam bakał... Boże! I ten jego pies mogą mi naskoczyć. Niech spadają do Kansas, skąd podobno przybyli. Jesteś patriotą? To budująca postawa. Wszystko słyszę. Myślałem, że podrzucisz mnie do szkoły. Nie zauważyłeś, tato, że pada? Co? Masz na myśli ten rzadki kapuśniaczek? Ja przeżyłem na morzach południowych potężne monsuny. Przespałem huragan na Hawajach i podczas pory deszczowej przepłynąłem w tej z powrotem Atlantyk. To był deszcz. A teraz to marna imitacja porządnego deszczu. Zwykła mrzawka. Ludi, idź do szkoły. Założę się, synu, że ulice są całkiem suche. Siema, tato. Wojna sąsiedzka, siema, jak czarna zaraza, dotarła do szkoły i zaczęła zbierać śnieg. Zgłodniał po ciężkiej pracy? Co was tak śmieszy? Czy to prawda, że stawiacie wielki mur dookoła waszego domu? W obronie przed kundelkiem? I tylko z tego się śmiejecie? O, wcale się nie śmiejemy. To jest chichot. Uważaj. Mój tata nie musiałby budować muru, gdyby twój głupi pies nie niszczył naszego trawnika. Mój tata mówi, że to jest nasz trawnik. Twój tata jest głupi jak twój pies. Mój pies jest gorzejszy od twojej rodziny. Moja rodzina ma gdzieś twojego psa. Ale mu przygadałeś. Rozumie się. Nie daj mu się! No, Ludi, pokaż co potrafisz. Powodzi lekkie zostają odwołane. Do domu. Proszę zachować porządek. Obronę honoru mojej rodziny musiałem odłożyć na później. Deszcz sprawił, że rzeka wylała i miasto znalazło się pod wodą. Niestety. Byliśmy uszczęśliwieni, bo szkoła się oddała na tydzień i trafiły nam się zimowe ferie świąteczne. Zmień gra? Lata. Nie, bo ja czekam na kolejkę, wiesz? Sklepy były zalane. Wszystko było pod wodą. Wszystko 600 osób jeszcze. Małego skrawka ziemi. Ładnie, no ładnie, ładnie. Wiesz, tato, co się tam dzieje? Znowu majstrowałeś przy telewizorze.
23 już! Nie mogę złapać swojego serialu, tylko stary jakiś kanał powodziowy. Czort wie, co się porobiło. Pada, wszędzie pada, o co chodzi? Jest powódź, tato. Jaka powódź? Już ja wiem, co to jest powódź. Chyba znalazłem. Chodź na górę. Kategoria? Nie, bo czekam w kolejce, Flap. Do tej gry. Widzisz, twój mur zatrzymał wodę. Tak. Quelle World, no. W końcu po to go budowałem. Nie po to, Tata 5 head. 690. Nie, 650. Popadać, dobrze wiedziałem, na co się zanosi. Przeglądy ty, no jacera. Inżynieryjnych i tam mnie wszystkiego nauczyli. Tę samą metodę zastosowałem, zmieniając bieg rzeki Alabama. Jakiej rzeki? Wy, dzieci, znacie ją teraz jako rzekę Mississippi. Już idą. Boże. Na pewno Gwardia Narodowa chce, żebyś nauczył ich speców, jak się buduje porządne wały przeciwpowodziowe. Witaj, Andy. Cześć, jesteście z firmy kosmetycznej Ślicznotka? Nie, moja żona jest śliczna bez tego. Ale macie ładne walizki. Co to za firma, Oleg Kasonik? Przecież to Wilsonowie, nasi sąsiedzi. Prosimy wchodzić. Woda zalała dom tych biedaków, więc zaprosiłam ich do nas. Są ci biedni? A czy ja wyglądam jak Noe? No dobra. Niech wchodzą. O, dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Uważajcie, tam dalej są 2 stopnie. O! Witaj, sąsiedzie. Moi drodzy, cześć. Chodźcie, chodźcie. Wszyscy są mile widziani. Widzę, że na szczęście nie zdążyliście zrobić tej ohydnej, dygocącej, zielonej galarety. O, dziękuję, kochana. Co za miła niespodzianka. O! O, galaretka! Jak cudownie! Oddaję galareta. Słodkie ziemniaki? Kto ma ochotę na słodkie ziemniaki? Ja chętnie zjem. Pośpiesz się, człowieku! Ludzie czekają w kolejce! Niedługo zacznę sprzedawać bilety! Andy, dobroczynność zaczyna się w domu. To niech się zaczyna u kogoś innego i niech się tam kończy. Króciutko. Czy wiesz, kogo jeszcze tu nie ma? Jeszcze? Są już wszyscy. Cała ulica się tutaj zleciała. Nie ma Jensenów. Ktoś powinien sprawdzić, co się z nimi dzieje. Czyli kto? Andy. Lodi. Tommy. A figę, bracie. No i Louis. Podsadź mnie na 10 palców. Gotowe, jest 10 palców. Podnieś na 12! Trzymaj się mnie i uważaj, jest bardzo ślisko. Trąbek! 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 Gdzie jesteś? Trąbek? Hey, Jensen! Co do diabła robicie na dachu? Nie widzisz? Opalamy się! Przychodźcie zaraz do nas! Nie ma potrzeby, jest nam dobrze. Co? Przecież leje! Nie, nie, jakoś wytrzymamy, a zaraz się przejaśni. To nie jest wiosenny deszczyk, człowieku, to jest powódź! Czy nie czytałeś Biblii? Ale... Potop się zaczął od takiej powodzi, Jensen! Jezu, ojciec, jak się wkręcił. Nie, nie będziemy się narzucać. Serdeczne dzięki. Ta się pieprz, Jensen. Jest śmieszny. Życia nie zna i nie wie, co to jest porządna powódź. Andy, otwórz. Chyba nigdy nie znałem kogoś tak upartego, Jensen! Macie dosyć opalania. Idziemy do środka. Jak miło widzieć mokrego sąsiada. Zrób z tym porządek. Ludwiczku, daj Scottowi jakieś suche ubranie. Przepraszam za to, co było rano. No wiesz, afera w szkole. Pamiętasz, o co nam poszło? Ja nic nie pamiętam. Ja też nie. Zgoda? Zgoda. Nie. Chodźmy poszukać twojego psa. Jak chcesz to zrobić? Przecież jest powódź. Masz łódkę? Się rozumie. Mam całą flotę. Właśnie tu, na podusi główkę złóż, właśnie tu. Tak, to był nasz bojowy tym. Jak cała kompania wymyta, wypucowana, wyruszała w miasto. Masz tu suchy ręcznik? Ja pierdzielę! Ta bajka jest chora w duchu. Rozdała wszystko i ja nie mam się czym wytrzeć ani w co ubrać. Patrz, 570? To kot Johnsona Ginger, bierz go. Dobra, teraz tam! Ginger? Do żółw Wilsonów na godzinie 4. Aferki? To potem. Gotowe. Aha,
A jaka jest kategoria streama teraz? No czekamy na grę, dlatego. A ja chcę się tylko dostać do swojej sypialni. Bogzel nie zawalczy? Co? Strasznie. Trudno, musi czekać. Oglądamy Ludwiczka. Niedługi prysznic. Zostało trochę ciepłej wody dla nas? Masz ochotę na deser? Aj, aj. O rany. Boże, spraw, żeby wszystko wróciło do normy. Co ci dolega, misiu? Nie możesz spać? Nic mi nie dolega, ponczusiu, tylko nie mam gdzie. Ktoś obcy śpi w moim łóżku. Ktoś się pluszcze w mojej łazience. Dziwne, że nikt nie je mojej owsianki. Mam dla ciebie idealne miejsce do spania. Spiżarka? Co ja jestem, rolmops marynowany z cebulką? Trampek! Trampek! Ej, panie żółw, Trampek. Przez ciebie nic nie widzę. Znalazł się! Cześć, piesku. Tak, Queen, to dokładnie. No, fajnie się pływało. Trzymaj go, jest ciężki, uważaj, żeby ci nie spadł. Myślałem, że najgorsze za nami, ale niestety. O-o. Przecieka. Miało dopiero nadejść. O-o. Obudź swojego tatę. Tato, obudź się. A co? Co ty wyprawiasz? Mówiłem ci, że nie budzi się gościa śpiącego na sprężynującej desce do prasowania. Tato, twój mur przecieka. Wiesz, jak to poradzić? No pewno, zaraz to załatwię. Pobudka, czasowicze! Wstawać! Pakować manatki i ruszać na szlak! Arka Noego tonie, trzeba się żegnać! Za 15 minut będzie tu jezioro Andy'ego Andersona! I wtedy stało się coś, co zupełnie zaskoczyło mojego ojca. Szukajcie jakiegoś wysokiego dachu! Hej, co wy robicie? Wszyscy postanowili zostać. Hej, Anderson, przynieś łopatę! Zjednoczeni. Wszyscy zgodnie pracowali, próbując naprawić mur. To nic nie daje, tato. Potrzeba nam czegoś kleistego, twardego jak cement, jak... Mamy słodkie ziemniaczki. Tak, właśnie to. Daj mi te pyszne delicje, skarbie. Zgłodniałeś, Andy? Może dodałam... Jasne, że zgłodniał. Trzyma! Kochani sąsiedzi, uratują nas słodkie ziemniaczki. Specjalność mojej żonki, mojego słodkiego kartofelka. Ludwiczku, rozdaj je. Skarbie, masz więcej tego specjału? Myślę, że coś by się znalazło. Spory zapas nam jeszcze w piwnicy. Co? Jeszcze? Nowy mur zrobią. To była długa, ciężka noc, ale trud się opłacił. Jeszcze trochę przecieka, a jeszcze to... Jeszcze przecieka. Przecieka, co? Co? Ludi! Wstawaj! A? Co? I co powiesz na to, synu? Zwycięstwo, Ludi! Zwycięstwo! Pokonaliśmy powódź słodkimi ziemniakami twojej mamy i moim geniuszem inżynieryjnym. A, to klawo, tato. Czy mogę już spać dalej? Wykluczone! Obowiązek wzywa! Czeka nas kupa roboty! Bierz szczotkę, ścierki, gąbki, tonę papierowych ręczników i spotykamy się na dole! Co chcesz zrobić, tato? Nadszedł dzień zapłaty! Jasne, Degnero, dla widza? Jesteśmy wam bardzo wdzięczni za pomoc. O, było nam bardzo miło. Może latem trafi się tornado, to wtedy znowu was przechowamy. Podziękuj od nas, mężowi. Tak, aligator, o to chodziło. A my idziemy sprzątać. Ludwiczek oddaje. Straszny bałagan. Do widzenia. 172 masz? Ja mam... 400. Mały prezent na powitanie nowego sąsiada. Patolog, ale równy chłop. Witaj, jestem, przyjacielu. Och, dziękuję. Patolog, ale równy chłop. Nie ma sprawy, Jensen. Idziemy, Ludi, ruszamy dalej, bo robota czeka. Dom starych Wilsonów jest w opłakanym stanie. Dzięki, fajnie było. Daj pyska i do zobaczyska. Zaczekajcie, idziemy z wami. Ale się do roboty pcha. Dziwna rzecz. Klęska żywiołowa sieje zniszczenie, a jednocześnie buduje. Czy ktoś ma ochotę na pieczone ziemniaczki? Oczywiście są konflikty, których nic nie rozwiąże. Kawę ma.
czy on nie jest śmieszny? Jest śmieszny! Przyznaj, Jensen, że chociaż nie nosi sukienek i kolczyków, facet jest śmieszny. Taki śmieszny, że ze śmiechu można dostać bólu brzucha. Tkwiliśmy w okopach, tak. A on przyjeżdżał, żeby dla nas wystąpić i to się pamięta. Pamiętam taki jeden raz. Miałem twarz umazaną tak, błotem na kamuflażu i tak się śmiałem, że całe to zaschnięte błoto mi odpadło. On taki jest śmieszny. Nie dla mnie. Co znaczy nie dla ciebie? Hop, hop jest śmieszny. Nie to dla mnie. To nie przemawia. Co? Nie znasz się na tym. Jesteś patologiem. Teraz znowu się dumlać. Patolodzy to ponure smutasy. Nie jestem smutasem. Ty mnie rozśmieszasz. Dla ciebie zabawne są truposze. Jak widzisz gościa na katafalku, to aż się skręca ze śmiechu. A dla mnie Bob Hope to jest geniusz. Ja pierdzielę. Te bajki kiedyś były mocne. Fajne. Nie chcę. Wersja polska, master film, reżyseria Ewa Markowska, dialogi Maria Chorodecka, dźwięk Sebastian Kaliński, montaż Mariusz Malicki, kierownictwo produkcji Dorota Suskiewicz. Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę